Jedną z najbardziej toksycznych relacji, jaka wywiązuje się między pornografią a człowiekiem, jest taka, że doprowadza ona do ogromnego wyrzutu dopaminy bez jakiegokolwiek wysiłku ze strony człowieka. W normalnych sytuacjach człowiek musi podjąć jakieś działanie, aby wyprodukować dopaminę, która jest zaangażowana w układ nagrody. Czyli musimy pójść do pracy i zarobić pieniądze, aby móc kupić sobie jakiś prezent. Musimy na przykład przygotować posiłek, aby zjeść. I musimy iść na tak zwane łowy i trochę się pomęczyć, aby móc poznać bliżej kobietę. Pornografia całkowicie eliminuje element starania się i wysiłku o nagrodę. Jest dużo bardziej niebezpieczna niż kokaina i metamfetamina, ponieważ działa niezwykle podobnie, a jest bardzo łatwo dostępna i na wyciągnięcie ręki, w przenośni i dosłownie. Dochodzi do warunkowania i w efekcie czego silnego uzależnienia. Najgorzej zachowuje się mózg, który nie jest przyzwyczajony do tak zwanej hiperstymulacji. Mózg ze swej natury jest neuroplastyczny, a więc pod wpływem substancji i stylu życia zmienia swoją strukturę. Przy masturbacji i oglądaniu scen pornograficznych szlaki dopaminergiczne są na tyle wzmacniane, że nie sposób się oderwać. Następuje tutaj zjawisko wciągnięcia przez. Człowiek wciągnięty przez porno, nawet jeżeli chciałby, jeżeli zdaje sobie sprawę z tego, co robi, to po prostu nie może przestać tego robić. Błędne koło pornografii prezentuje się w taki sposób. Doświadczamy jakiegoś stresu, trudnej sytuacji, napięcia emocjonalnego? Sięgamy po pornografię w celu rozładowania napięcia. Sumienie nas dręczy swoim poczuciem winy. Odczuwamy z tego powodu rozdrażnienie, które długo utrzymywane przekształca się w stany lękowe. Kierujemy agresję z powrotem na siebie i budujemy ponownie wewnętrzne napięcie, które znowu musi zostać rozładowane. Błędne koło nie ma końca. Wciągnięty użytkownik pornografii przez tak zwane energie lucyferyczne doprowadza się do dysocjacji i izolacji. Zaczynają szwankować zdolności komunikacyjne i coraz częściej pojawiają się stany lękowe, co wzmacnia sprzężenie zwrotne. Są dwa największe mity dotyczące pornografii. Jeden jest wymyślony przez zwolenników, drugi przez przeciwników. Przeciwnicy pornografii mówią, że rosną włosy między palcami, co oczywiście nie jest prawdą. Natomiast te zwolennicy pornografii mówią, że zwiększa ona libido, co również jest mitem, ponieważ badania naukowe mówią coś całkowicie odwrotnego. Osłabienia libido, zmniejszenia erekcji, braku wytrzymałości seksualnej, przedwczesny wytrysk, niezdolność orgazmu, a w ekstremalnych sytuacjach do całkowitej impotencji. Po pornografię zazwyczaj sięga się, żeby lepiej się poczuć, rozluźnić, zmniejszyć napięcie itd. Kiedy dochodzi do ejakulacji, wydziela się ogromna ilość prolaktyny, która następnie blokuje wydzielanie się dopaminy i testosteronu, hormonów odpowiedzialnych za motywację do działania. Czy zauważyłeś, w jaki sposób czujesz się po takiej sesji pornograficznej? Czy chce ci się iść i zdobywać świat? No nie, no jest to po prostu fizjologicznie niemożliwe. Pornografia w przełożeniu na zwykły język osłabia cały organizm i otępia umysł. Pozbywa mężczyzn ich największego twórczego potencjału i ochoty do tworzenia pięknych, wielkich i trwałych dzieł. Psychologiczne konsekwencje potrafią skutecznie blokować mężczyzn przez długie lata, ponieważ wywołują traumy. Zniekształcają obraz kobiet oraz sam akt seksualny, gdyż oglądanie scen pornograficznych z punktu widzenia trzeciej osoby jest wypaczeniem. Takie akty w normalnym życiu nie mają miejsca, ponieważ doświadczamy seksu z punktu widzenia pierwszej osoby. Czyli tak naprawdę dochodzi do całkowitego wypaczenia i odrealnienia aktu seksualnego. Prawdziwy seks w zdrowej formie obejmuje następujące aspekty. Wzajemne budowanie relacji, zaspokojenia, pewna forma zaangażowania, połączenie emocjonalne, wzajemny dotyk, unikalne zapachy plus feromony, interakcja z prawdziwą osobą, która jest niezastąpiona.
podstawowe cechy pornografii to zaspokojenie własnego pożądania, brak zobowiązań, natychmiastowa satysfakcja bez wysiłku, samotność i anonimowość, forma oglądactwa, oderwanie od rzeczywistości. Pornografia jest więc całkowitym wypaczeniem aktu seksualnego. Jednym z najpoważniejszych następstw jest izolacja. To ona stoi w największej mierze za depresją i stanami lękowymi. Czujemy się oddzieleni i osamotnieni. Zaniżamy swoje poczucie własnej wartości i wycofujemy się coraz bardziej ze świata społecznego. Jak uwolnić się od pornografii? Po pierwsze, podejmij decyzję, że kończysz totalnie, na 100% z pornografią. To, że ty jeszcze do niej w jakiś sposób wracasz, jest prawdopodobnie spowodowane tym, że łudzisz jakieś nadzieje i zostawiasz sobie taką malutką furtkę, że może to w jakiś sposób jest pozytywne. Otóż nie jest. Decyzja musi być absolutna i ostateczna. Są bardzo dokładne badania i fantastyczny wykład na TEDxie, że podejmowanie decyzji na 99% w ogóle nie ma sensu i się w ogóle nie sprawdza. Dlatego albo robimy na maksa, albo wcale. Po drugie, jeżeli chcesz przestać pić kawę, to po prostu wywalasz ekspres sprzed twojego nosa, aby cię nie kusił. I to samo robisz z tymi wszystkimi innymi rzeczami, które aktywują w tobie pewien impuls, poprzez który sięgasz na przykład po pornografię. Więc na początku obowiązkowe lub bardzo przydatne mogą być pewnego rodzaju wtyczki. Link znajdziesz i odnośniki właśnie do tych wtyczek tutaj w opisie. Po trzecie, znajdź grupę wsparcia lub jakiegoś swojego przyjaciela, z którym mógłbyś omówić to zagadnienie i swój problem. Najlepiej, jeżeli razem łączylibyście się w tym bólu odchodzenia od pornografii, który tak naprawdę żadnym bólem nie jest. I przy okazji też zaznaczę, że prowadzę konsultacje właśnie głównie w tej tematyce uwalniania się od pornografii, więc jeżeli jesteś zainteresowany rozmową ze mną, to link również znajdziesz w opisie pod tym filmem. Po czwarte, zaangażuj się w rozwój duchowy i osobisty, ponieważ będziesz miał mnóstwo nowej energii do spożytkowania i nie będziesz na początku wiedział, co ze sobą robić, a więc najlepiej tą energię zainwestować w konstruktywne działania. I po piąte, uświadom sobie, jak w rzeczywistości wygląda porno i nie żyj dłużej w iluzji. Link do dokumentu wypowiadającego się właśnie przez same gwiazdy porno o tym, jak to wygląda, też znajdziesz w opisie pod tym filmem. I teraz coś odnośnie prawdziwego seksu, a mianowicie olejek intymny z loje, który starcza na bardzo długo, jest niezwykle wydajny, ma najlepszą jakość w ogóle. To jest niesamowite, że ja dopiero tyle zużyłem od samego początku. Więc wystarczy tutaj taka niewielka ilość, malutka kropelka i bardzo długo się utrzymuje, nie wysycha i jest niezwykle przyjemny w odczuwaniu, więc gorąco ci polecam, ponieważ nie znajdziesz absolutnie nigdzie w całym internecie również lepszego produktu niż ten właśnie z Loje. I na kod, ile ja mam tej zniżki? 10 czy 20%? Kurczę, zapomniałem. Tak, i na kod Karol otrzymujesz 20% zniżki na tenże właśnie produkt. I link znowu podsyłam tutaj w opisie pod filmem, chyba za dużo tych linków. Ja osobiście polecam go, podpisuję się imieniem i nazwiskiem pod tym genialnym produktem, który jest sztosem. Więc to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku.